Jesteśmy na bardzo ciekawym meczu ćwierćfinałowym turnieju głównego na korcie niemieckim. Tak, no po 8-8. Kurde, jak raz mówię to... Nie, no zamotali. Powiedziałem tiebreak, to jest tiebreak. Więc powtarzam, bo tutaj ktoś mnie odwybił z tematu. Ćwierćfinał turnieju głównego. Bardzo ciekawe spotkanie. Na pierwszym planie 16-krotny triumfator międzynarodowego turnieju zachodu Darek Cup. Adam Butler z Grzelca. A gra z debiutantem, czyli z... który pierwszy... Aj, piękna akcja. Debiutantem, czyli zawodnikiem, który po raz pierwszy gości na naszym turnieju. Jest to Radek Stylec, jeżeli się nie pomyliłem, z Rudy Śląskiej. Gramy w tak zwanym długim secie. Przebieg tego seta był dość spektakularny, ponieważ 6-1 prowadził Radek. Adam wyciągnął na 7-6. I teraz obecnie rozgrywany jest tiebreak 1-0 w tiebreaku. Zobaczymy, kto wygra tą cierpliwą walkę. W ofensywie był Radek, Adam wrócił. To się nazywa walka o każdą piłkę. Brawo Adam, brawo Radek. 1-1. Jeden Radek. No, świetna walka, naprawdę. Tutaj wielki szacunek dla obydwu zawodników. Przy najbliższej okazji wyrażę ten szacunek. Bekiet, 3-1 Radek. No po takiej morderczej walce tak ma się do półfinału. 4-1 Radek. Po zmianie 1-4. Dwa, cztery, zmiana stron. Adam Bukiel podaje na Radka. Zgorzelec na Rudę Śląską.
2-5, 5-2 po zmiany. Minimalne, ja. Z boku linii. Sześć, dwa, Radek. Sześć, dwa. No i mamy raczej upragnione dla Radka cztery piłki meczowe. Brawo! 6-3, 3-6 po zmianie. Trzy piłki meczowe. Świetna wymiana. Cztery, sześć. Zostało dwie meczowe. No ma dwie piłki meczowe, jedną przy serwisie Adama i jedną później przy swoim. Radosław Stylec, Ruda Śląska. Szacunek, panowie. Pokazaliście po prostu normalną batalię. Radek, nabierz oddech. Oddech, wydech, wdech, wydech. I powiedz mi, jak to jest prowadzić 6-1 i wygrać w tiebreaku. Normalnie. Coś więcej? Nic, no dałem się wciągnąć w jego przebijanki zamiast grać swój tenis, no i tak się stało. No. Dopiero na szczęście na koniec się obudziłem i udało mi się wygrać. Adam wyszedł na prowadzenie z tego stanu 6-1, 7-6. Tak jest. Co tam w główce się działo? Nic, no. Bałeś się coś? Luźny byłeś? Nie? Cały byłeś czas pewny swego? Tak, byłem pewny swego, chciałem, żeby zatrybiło w końcu na to, co grałem na początku meczu. Niż... Mhm. A przy stanie 7-8 serwował na... Przy 7-8 kto miał serwis? Adam. Adam miał serwował na mecz. I co czułeś? Nic nie czułem, po prostu grałem tak na początku meczu. I... Widziałem, przyspieszałeś, grałeś tak ofensywnie. Przyspieszałem, bo nie było co przebijać, bo to by mnie dobiło. I to się przełożyło na tiebreak, na tiebreak później. Radek, gratulacje. Dzięki. Stawiałem na ciebie, więc cieszę się, że wygrałeś. Mimo to, że pokonałeś zgorzelczanina. Dobrze, że cię nie zawiodłem. Dzięki. Adaś. Mam twardej kupy, tylko mam srakę. Adam, gratuluję walki, naprawdę gratuluję walki. Miałeś już... Adaś, 8-7, serwowałeś na mecz. I gada sobie, że ma... Co? Adam. Nie dało rady tego? Nie dało rady? Nie wiem, co jest. 1-6, 7-6, później 8-7.
nie dało rady. Tak się zdarza. Ta pogoda dużo kosztowała zdrowia. No, psychiczne. Gonił, ale przegrałeś kolejny mecz, ale naprawdę po wielkiej, ale wielkiej batalii. Jak grałem. Gratuluję, szacun. Adam Bukiel. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie, nie mam siły. Okej, koniec. Dziękuję.